Cześć, tutaj Rejmewan. Witam Was w kolejnym poradniku do Red Dead Redemption i w tym odcinku zajmiemy się poszukiwaniem kości dinozaurów. Już Wam pokazuję tę misję, bo to jest jedno z zadań dodatkowych w grze. Ono ma tytuł Kości Dinozaurów. I tutaj jest opis tego zadania. Deborah McGuinness poprosiła nas o pomoc w odszukaniu kości dinozaurów i możemy informować ją o każdym z miejsc, w którym odnajdziemy kości, wysyłając list z dowolnej poczty. Więc to jest podobne zadanie jak to, które otrzymaliśmy od Jeremy'ego Gilla, jeśli chodzi o kolekcjonowanie legendarnych ryb, z tym, że tutaj będziemy mieli aż 30 kości do znalezienia na całej mapie. I w tym momencie ja znalazłem pierwszą kość z 30 kilka, zaznaczyłem, żeby pokazać Wam mniej więcej o co tutaj chodzi i w jaki sposób szukać. I tak, najpierw pokażę Wam mapę. I tak, jeśli chodzi o misję, ona jest w tym miejscu. Tutaj możecie spotkać Deborah. I ona będzie wykopywała jakieś kości właśnie dinozaurów. Musimy do niej podejść i porozmawiać i dostaniemy tą misję. Pokażę Wam z daleka na mapie, jak to wygląda. Tutaj mamy Valentine. Tutaj mamy obóz z drugiego rozdziału mniej więcej. Tutaj mamy obóz z trzeciego rozdziału. Tutaj mamy tą misję. Jeśli już weźmiemy tą misję, proponuję udać się tutaj dosyć blisko. Pokażę Wam, no to będzie troszkę spoiler, natomiast chciałbym dokładnie omówić tutaj całą tą misję. Więc w tym momencie znalazłem pierwszą kość, ona była w tym miejscu. Jeśli ktoś by chciał zobaczyć, tutaj mamy też Gill Landing, to miejsce, gdzie braliśmy misję do legendarnych ryb. I jeśli znajdziemy taką kość, ona oznacza się automatycznie na mapie właśnie taką kosteczką dinozaura. I tutaj jedna już została znaleziona. Tutaj zaznaczyłem kilka punktów jeszcze, gdzie będziemy je znajdować, te kości. I pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda, w jaki sposób je szukać i jak one mogą wyglądać, te kości. Ok, to tutaj zejdźmy sobie z konia. Zaznaczyłem drugi punkt na mapie. Ok. Podobnie włączamy, jak w przypadku poszukiwania legendarnych zwierząt, ten tryb szukania skupienia Artura. O, jak widzicie, tutaj mamy te pyłki złote. O, i tutaj jest druga kość. No i po prostu badamy. Dostajemy za to również punkty do zabójczej precyzji. Jak widzicie, 5 za każdą kość. Ok, znaleźliśmy drugą kość. Te kości są naprawdę mocno pochowane. Pokażę Wam teraz kolejną. Tu sobie odznaczmy. Nie jest to łatwe zadanie na pewno. Dużo łatwiej jest znaleźć te zwierzęta, ponieważ możemy kierować się mapą, podobnie jak w przypadku ryb. Tutaj nie mamy tych wskazówek, więc trzeba być bardzo uważnym. Tą kość będzie dość łatwo znaleźć, jeśli chodzi o położenie na mapie, bo jest przy tym szybie olejowym. Tylko patrzcie teraz, gdzie ona jest. Musimy zejść aż tutaj, w dół wieży wiertniczej. Proszę bardzo, i tutaj jest kolejna kość. Odznaczmy ją sobie, to miejsce. Jak widzicie, tutaj bierzemy misję, tutaj mamy jedną kość, tutaj mamy kość drugą, tutaj mamy kość trzecią i tutaj jeszcze zaznaczyłem Wam dwie kolejne kości. To jest wszystko dosyć blisko siebie. Udajmy się w takim razie po kolejną kość.
W tym momencie też dysponuję naprawdę świetnym koniem, więc wykonywanie tych dystansów zajmuje dużo mniej czasu. Muszę powiedzieć, że gra jest naprawdę rewelacyjna i wcale się nie dłuży. Szukanie tych dodatkowych smaczków w grze, robienie tych misji dodatkowych, a naprawdę pozwala nam to zdobyć i dodatkowe pieniądze. Możemy lepiej też poznać świat i również w ten sposób Artur polepsza swoje statystyki. Tak samo jak i relacje z nowym koniem poprzez bieganie. Polepszamy również naszą więź z koniem, poklepując go, rozmawiając do niego cały czas. Ok, to jest gdzieś tutaj. O, ten szkielet jest dosyć dobrze widoczny. I pokażę Wam jeszcze jedno miejsce. Jak widzicie, niektóre właśnie te szkielety są bardzo ładnie widoczne z daleka, tak jak ten. Natomiast po niektóre trzeba się naprawdę zagłębić w danej lokalizacji. Jeśli bylibyście też zainteresowani, w jednym z komentarzy podlinkuję Wam mapę do Red Dead Redemption 2 z wszystkimi tymi ukrytymi miejscami, gdzie możemy znaleźć karty kolekcjonerskie, legendarne ryby, jeśli mapa Wam tutaj nie do końca podpowiada dokładną lokalizację, legendarne zwierzęta, kości dinozaurów, ogólnie wszystko, co jest do znalezienia w grze, mapy skarbów. Także jeśli ktoś chciałby to szybko zrobić, a nie ma na przykład czasu na samodzielną eksplorację, to jak najbardziej polecam. Natomiast jeśli ktoś chce się tutaj bawić i samemu to wszystko odkrywać, no to oczywiście nie polecam otwierania tego pliku. I tutaj, jak widzicie, też bardzo dobrze widoczne kości dinozaurów. Ok, i z tymi informacjami już możemy udać się na pocztę kolejnymi. Także pokazuję jeszcze raz te 5 lokalizacji. Tutaj rozpoczynamy misję. Tutaj mamy pierwszą kość. Tutaj mamy kość numer 2. Przy szybie olejowym mamy kość numer 3. I tutaj niedaleko mamy kolejne dwie obok siebie kości. Jeśli chodzi o pocztę, myślę, że ta będzie blisko, więc udajmy się do niej. Jak zawsze zapraszam Was do komentowania materiału. Jeśli Wam się podoba, oczywiście prośba o zostawienie lajka. Zapraszam również do subskrypcji kanału. Czekam również w komentarzach na Wasze prośby. Jakie inne poradniki do Red Dead Redemption 2 chcielibyście zobaczyć? Ja już mam pomysł na kolejny odcinek.
Już jesteśmy prawie na miejscu. Po lewej stronie mamy pasera, do którego możemy oddawać wozy, gdybyście byli zainteresowani kradnięciem dyliżansów, to jak najbardziej można mu oddać. Te wozy około 25-30 dolarów za każdy dostaniecie. Ok, jesteśmy na poczcie. I wysyłamy pocztę do Debry. Jeszcze dodam, że w tym przypadku wysyłanie tej poczty nic nie kosztuje. Ok. I to by było na tyle w tym odcinku. Ja się już z wami żegnam. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.